zakorzeniona, piękna melodia w naszych sercach. Dlatego czcimy ją tak, tę tradycję. I czcimy i szanujemy naszą ojczyznę, szanujemy Polskę. To, tak jak powiedział pięknie pan wojewoda, właśnie w tych tradycjach polskich, polskiej wsi, suwerennej polskiej wsi przechowana została niepodległość. Przechowane zostało pragnienie niepodległości. I za to też chcę podziękować dzisiaj w stulecie, 101. rocznicę zbliżającą się polskiej odzyskania polskiej niepodległości. Chcę podziękować polskiej wsi i wszyscy podziękujmy mieszkańcom polskiej wsi, rolnikom. Polska tradycja przechowywana przez rolników jest zaczynem przekazywanym przyszłym pokoleniom. Jest pięknym snopem, w którym ukryte są polskie wartości. Dlatego tak pielęgnujemy polską kulturę. Wiemy, że byłaby ona uboższa. Można powiedzieć, nie byłoby jej takiej, jaką dzisiaj jest, bez tradycji polskiej wsi. Czym byłaby muzyka Chopina bez inspiracji ludowych? Właśnie. Nasz noblista Raymond bez swoich chłopów. To jest ta tradycja, na której budujemy naszą przyszłość. W uroczystościach, dodajmy, wziął także udział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który poinformował, że zapowiedziana przez premiera pomoc dla rolników będzie wypłacana już od września. Świat w powiększeniu. Dobry wieczór. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi, że jego kraj 31 października opuścił Unię Europejską bez względu na okoliczności. Tak przekazał jeden z brytyjskich urzędników, a politycy spotkali się podczas szczytu G7 we Francji w Biarritz. Przy naszym telefonie... Także Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. Witam, kłaniam się. Dobry wieczór panu, dobry wieczór panie. Boris Johnson powiedział Donaldowi Tuskowi, że woli jednak szukać porozumienia z Unią Europejską i będzie skłonny usiąść i porozmawiać z unijnymi przywódcami. Obaj politycy spotkają się ponownie na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych w przyszłym miesiącu. Trwa intensywny dialog nowego brytyjskiego premiera z najważniejszymi krajami wspólnoty, a teraz z Donaldem Tuskiem. A jak się wydaje, strony pozostały przy swoich stanowiskach. Jak pan zapatruje się na ten dialog między przedstawicielami Unii Europejskiej a Borisem Johnsonem? Ja się obawiam, że premier Johnson niewiele działa. To znaczy, no, dokument został wynegocjowany i po pierwsze, no, logika działania Unii, biorąc pod uwagę liczbę jej członków, jest taka, że się nie wraca do stołu negocjacji, bo to by znaczyło ich właściwie otwarcie na nowo. A po drugie, myślę też, że Unii nie zależy zbytnio na tym, żeby ułatwiać wychodzącym życie. Jako obywatel Unii to popieram, bo nam zależy jednak na tym, żeby pozostać razem. No, Wielka Brytania jeszcze w czasach pani premier Theresa May kilkakrotnie pokazała, chyba Gwin zwłaszcza, że sobie z tym problemem nie radzi. Całej sympatii, ale nie bardzo wierzę, żeby premier Johnson tutaj był bardziej skuteczny. Niemniej premier Johnson w dalszym ciągu chce prowadzić rozmowy, negocjacje z Unią Europejską, chociaż tak jak pan wspomniał, rzeczywiście instytucje unijne, czyli Komisja Europejska i Rada Europejska nie chcą za bardzo wrócić do tych rozmów, ale wydaje mi się, że pewną sensacją teraz z ostatnich chwil było to, że w Biarritz wylądował minister spraw zagranicznych Iranu. Tego się nikt nie spodziewał. Czy sądzi pan, że może dojść do pewnych ustaleń między Francją a Iranem, a pośrednio także ze Stanami Zjednoczonymi? No, na pewno byłoby to wskazane, dlatego że mamy porozumienie nuklearne, które było dość istotnym osiągnięciem tutaj również państw europejskich. Natomiast prezydent Trump, jak wiadomo, wypowiedział je.
Natomiast przekonaliście również, że prezydent Trump czasem zmienia zdanie. I być może to jest ta okazja. No właśnie, Mohamed Javid Zarif, szef dyplomacji irańskiej, jest z wizytą w Białicy, ale wydaje się, że do spotkania bezpośredniego z Donaldem Trumpem nie dojdzie. Tutaj trudno wyrokować, natomiast myślę, że to jest to dla prezydenta Macrona też taka wymarzona okazja. Niezależnie od tego, na ile to będzie skuteczne, w sensie sama ta wizyta, to już jest pokazanie sankcji jako tego ważnego rozgrywającego, jako tego mediatora w stosunkach międzynarodowych, zabiegającego o pokój, bezpieczeństwo, o to, żeby wszystko załatwić ze sobą dialogu, a nie konfliktu. Więc myślę, że niezależnie od wyników, ale ta wizyta na pewno już jest dla Iranu, ale też dla Macrona, jak mówię, jest krokiem do przodu. Emmanuel Macron, prezydent Francji, mówił, że dostał mandat od przedstawicieli G7, aby rozmawiać z Iranem w sprawie porozumienia nuklearnego. Czy sądzi pan, że Macron jest tak zręcznym graczem, że potrafi doprowadzić do porozumienia z przedstawicielami tego porozumienia nuklearnego, a Stanami Zjednoczonymi? Tutaj byłbym bardziej ostrożny. To znaczy, myślę, że jest w stanie dojść do czegoś, co będzie uważał za porozumienie z Iranem. Natomiast czy porozumie się potem w tej kwestii z prezydentem Trumpem, no to już jest rzecz bardziej konkretna. A podsumowując te dwa dni szczytu G7 w Biarritz, czyli dzień sobotę i dzisiejszy dzień, jakby pan spojrzał na ten szczyt, czy przyniósł on coś przełomowego, coś, co warto byłoby zapamiętać? Ja myślę, że nad tym szczytem przede wszystkim jednak unosił się dym płonącej Amazonii. I jeżeli są korzyści z takich spotkań, bo no zawsze są to spotkania, mówiąc kolokwialnie, morskie z tego świata, ale takie formalne, prawda, to się nie kończy z dokumentami prawa międzynarodowymi, czasem deklaracją, czasem nie. Natomiast no na pewno był to w tej ciężkiej chwili dobry moment na spotkanie i w tym sensie zresztą nie przypadkiem oni właściwie od tego zaczęli. No i trzeba mieć nadzieję, że może uda się tą sprawę jakoś wsunąć do przodu, bo to jest właściwie ostatnia chwila. Cała reszta, w sensie Iran, może nawet Brexit, mogą czekać, bo to jest kwestia polityki. Natomiast sytuacja jest dużo bardziej paląca i właściwie w tej chwili już nie mam czasu, żeby czekać. A jeszcze na zakończenie chciałbym prosić o krótką odpowiedź. Czy w przyszłym roku do grupy G7 dojdą Rosjanie i będzie to szczyt w formacie G8? Prezydent Trump powiedział, że będzie starał się zaprosić Władimira Putina w przyszłym roku do Stanów Zjednoczonych na szczyt G7. No, ja mogę prezydentowi Trumpowi doprowadzić Niderlandy albo Grenlandię, prawda? No, mówiliśmy o tym, że prezydent Trump wiele rzeczy mówi. Nie zawsze mu wychodzi, więc jeśli chodzi o samego prezydenta Trumpa, to tutaj bym sobie na Kremlu nie robił nadmiernych nadziei. Rzeczywiście G7 są też inne kraje zainteresowane. One nie są zainteresowane tym, żeby Rosjanie jednak pojawili się przy stole. No, są zainteresowane współpracą, ale G8, więc myślę, że zostaniemy w tej formule G7, która wydaje się dużo bardziej naturalna. Doktor habilitowany Andrzej Szeplicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, dziękuję, leczenia. Pomógłbym sobie na to. Reklama. Ej, pokaż tego smartfona. Nowy. O, jak on jest zabezpieczony. I nic mnie to nie kosztowało. Jak ty to robisz, Seba? To proste. Kupuję w Media Expert. Teraz Media Expert. Każdemu uczniowi i studentowi z legitymacją przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran zupełnie za darmo. Graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Euro Jackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
reklamie.